Nazywam się Siejka Stefan. Urodziłem się w Rytwianach, powiat sandomierski. No i... Jak pan wspomina młodość, dzieciństwo? To znaczy dzieciństwo wspominam bardzo, bardzo miło i dużo radości z pobytu w rodzinie, bo obok naszej rodziny była również ze strony mamy rodzina, która, gdzie też byli chłopcy no, starsi ode mnie, to dla mnie była radocha, że mogłem się z nimi tam spotkać i też pobawić się gdzieś. To był rejon taki teren piaszczysty, ale blisko też woda, gdzie przepływała do Połańca praktycznie. No i to było skierowane przez powstałe stawy, którymi... Czym się zajmowali rodzice, panie Stefanie? Co robili rodzice, jak pana wychowywali? No, miałem starszego brata, który, no, z którym bardzo żeśmy wzajemnie, to znaczy on mną kierował, z którym ja nie bardzo się chciałem zgadzać. Ja jeszcze teraz mam na ręku ślad, gdzie w kuchni grzebaliśmy tam razem i on uskoczył, a mnie spadł w ten. Ale tak, ojciec pracował, to wtedy był taki okręg terenu Polska. Polska po prostu tworzyła taki cały szereg zakładów uzbrojeniowych i ojciec tam pracował w Skarżysku. No, Matula zajmowała się rodziną, także mieliśmy domek, mieliśmy studnię, mieliśmy orzecha koło studni tam, no i blisko, tak jak już powiedziałem, babcie, no i tą rodzinę naszą, z którą byliśmy też... Czy należał pan do jakiejś organizacji młodzieżowej typu harcerstwo? Typu harcerstwo, no harcerzem byłem. Prowadziłem drużynę w Rytwianach, która no, przez jakiś okres czasu prowadziłem. To później to było połączone razem ze Staszowem. Tą drużynę, jeżeli chodzi o gimnazjum staszowskie i liceum, prowadził tak dokładnie pan Świtalski. To był człowiek, który z okresu stanu wojennego dosyć się zasłużył, ale te sprawy, które on był cały czas na jakimś, no, można powiedzieć, pilnie strzeżonym. Wszyscy wiedzieli, musieli tam być czujni na to, że każde jego jakieś ruchy to nie likwidowali, ale gdzieś tam były zapisywane. Bardzo zasłużony i dla nas w czasie aresztowania dyrektor tego gimnazjum staszowskiego zachował się też bardzo no, rzeczowo i nie bał się wypowiedzi, jakie no, powiedział o uczniach, którzy byli, ale to już jest ten temat związany z tym utworzeniem, aresztowaniem i wskazaniem nas. Dlatego pan dyrektor jak ocenę dał uczniom bardzo pozytywną. No bo nas traktowano to jako bandytów, jako
Tam, no, to było 30 osób, które utworzyło organizację Młodego Wojska Polskiego. Kiedy? No to, był, to były lata 40 tam chyba, drugi, trzeci, gdzieś w tym okresie czasu tam. Jak do tego doszło? Jak ta organizacja została przez was utworzona? To znaczy tam właśnie ten, można powiedzieć, że pan Świtalski, jego zachowania, bo tam też była utworzona młodociane osób w służbie Polsce. I te, to tam było mundurowane, to było wysyłane na, gdzieś na budowę. Nawet koledzy, którzy wracali, to z jakimiś tam, orderami, no, nie zabierali głosów ludzi, którzy, no, ludzi, chłopców, którzy byli rodzice, byli rolnikami. To tych osób nie zabierali, poza tam, także. No i to jakoś powstało samoczynno. Były osoby takie, które ich zachowanie no, wskazywało na to, że trzeba, bo no, różne etapy tam się zdarzały. No, tu nie chcę przytaczać takich jakichś nie, bo te spotkania harcerskie, które się odbywały, to były też kierowane przez urząd Staszowskiego Urzędu. Także na przykład, nie wiem, czy mogę taki przytoczyć, to był śmieszny, że załóżmy tam wójt tego miasta, zawsze jak były uroczystości, to on zabierał głos. A jego głosy były takie, że powiedzmy, jak zobaczyłem polskiego żołnierza, to mi łzy w oczach stanęły i wiele innych rzeczy. Polska jest narodem, nad którym powiewa sztandar polsko-czerwony. No takie, to było ośmieszone przez nas mi, a jego tam też, a jak zobaczyłem pierwszy raz polskiego żołnierza, to mi łzy w oczach stanęły i wiele innych rzeczy. No i organizował tam, bo tam było też kiedyś przed wojną. Panie Stefanie, a jak pan... Jak pan rozpoczął tą przygodę z jabłożniakami? Jak do tego doszło? No, miałem kolegów takich, którzy jak gdyby ich rodziny. Miałem kolegę, który, no, później on dostał się do lotnictwa, ale zakończył tak jak ja. Jego rodzina, jego tam znajomi, nasze, które tam jednak coś wyczuwaliśmy i powstała ta organizacja Młode Wojsko Polskie, które zostały osoby, które wchodziły w skład tego, składały przysięgę na cmentarzu, tam była taka kaplica, zresztą jest do dzisiaj, i tam składaliśmy to przyrzeczenie na temat tego. Nasza... Ile osób składało to przyrzeczenie? Jak to no wyglądało? To myśmy mieli tam chyba 30 osób było. Z tego chyba 3 dziewczyny. Ile mieliście lat? No to było... Ile pan miał lat? No ja miałem gdzieś 15-16 lat, to było gdzieś w tym wieku,
Także... No, czego od was oczekiwano? To znaczy, organizacja miała na celu, no nie było, zdawaliśmy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie przewrócić do góry nogami Polskę, ale magazynowaliśmy broń, rozbrajaliśmy ormowców, milicjantów. Tą broń gromadziliśmy, była przygotowywana na przyszłość, bo to wiadomo, że... A w którym roku to się stało? W którym roku rozbrajaliście tych ormowców i jakie to były lata? Ja byłem wtedy... W tej chwili nie. Ale po wojnie, czy jeszcze w trakcie? Nie, po wojnie, grubo po wojnie. Ja byłem już w trzeciej klasie gimnazjalnej. Także to ten okres, bo w przeciwnym wypadku, no to tam takich młodzieńców jakichś to nie braliśmy do tego, bo to byłoby niecelowe i nie. Może jeden przykład, nie, bo tam było tych przykładów, by można było troszeczkę więcej, ale o jednym takim. Kolega z Wiśniowej, Wiśniówki, oto tak określimy to, miał bliskie kontakty z milicją i to był posterunek milicji. No i tam oczywiście w takim posterunku część broni musiała być. No. I dlatego tam kolega, który tam obejrzał to wszystko z i zewnętrznej, i wewnętrznej, i kiedy kto ma służbę, i na tym rozeznaniu myśmy podjęli taką decyzję, że to nas było tam chyba albo czworo, albo czterech, albo pięciu do obstawy i mieliśmy już przygotowane, już był zerwany kabel, który łączyłby ewentualne no, poinformowanie, że coś się na posterunku złego dzieje. Dlatego już byliśmy na miejscu i jednak jakoś, no nie wiem, zapadła taka decyzja, że to byłoby zbyt niebezpieczne, bo tam jednak w tym czasie, kiedy myśmy się przygotowywali, zaszły jednak jakieś niewielkie przesunięcia. Ale niezależnie tam kolega, który w tym terenie był troszeczkę obczaskany, znajomy w tym, i mówi: słuchajcie, to przerywamy sprawę posterunku, ale tutaj jest gajowy, który dostał pepeszę. To mówi, tą pepeszę przynajmniej będziemy mieli no, jakąś rekompensatę za te. No i tak się też stało. No, tam już podeszliśmy do tego budynku gajowego czy leśniczego. Myśmy tam dwóch, trzech stało na warcie, że tak powiem. Trzech osób weszło do środka. No i zażyczyli sobie, żeby ten zaskoczony, bo tam był pewny, że tutaj nic mu się nie dzieje, no faktycznie tą pepeszę wyciągnął tam gdzieś. No tam trzy osoby tam były, to jeden z tych wziął tą pepeszę. Powiedzieli mu, kto to jest.
kogo reprezentujemy, żeby w ogóle nie zgłaszał, co było niemożliwe, to bo przecież to on musiał zgłosić, że mu tam i określić sytuację. Także to jedna z takich, ale były i na przykład dwa karabiny zwykłe. Tam był dwa pistolety w takiej formie, z tym, że troszeczkę było nie przy jednym z pistolecie. Milicjant miał urlop, przyjechał i to zaraz jeden z kolegów, to była jego rodzina tam, poinformował, że taka osoba z taką bronią pojawiła się. No i dowódca nasz, który posiadał pistolet, zresztą tam pistoletów chyba było trzy w sumie, różnego rodzaju, podjął się, żeby zabrać temu milicjantowi. No ale weszły dwie osoby tam. Ten miał w ręku pistolet przygotowany do w razie, gdyby jakaś no, była. No i zobaczyli tego milicjanta i zażyczyli, powiedział, ręce do góry, a ten za pistolet i zdążył wziąć tylko do ręki i ten użył, strzelił do tego milicjanta. Z tym, że to było tam no, niewielkie, ale jednak no, ten postrzał tam dobrze trafił jego. No tam później się okazało, że kto to sypnął, że taki milicjant jest. No i to było w rodzinie, także podejrzewali go, że on tam miał, ale jakoś tam się wykaraskał z tego. I to jeden z tych też. No ale była na przykład sytuacja też z tym, z karabinem, gdzie był ormowiec, który też uczestniczył w różnych sytuacjach. Na przykład jak, no ale to były niezwiązane z jakimiś, ale u niego w domu. Tam poszło dwie osoby bez jakiegoś problemu, bo to były rozeznanie było, gdzie będzie, ile tam ewentualnie naboju przy tym. Także to obeszło się bez żadnych tam jakichś niepotrzebnych. Ale później no, zaczęli. A jeszcze jeden taki problem, który się później. Kolega, który później jakoś się dostał do pilotów i został przy. Ale to są późniejsze sprawy. Podjął decyzję, pojechał rowerem. W Staszowie był ten, no, tam można było pieniądze tam stamtąd pobrać, czy to bank, załóżmy, że to tak można określić. I on wszedł do tego banku i zażyczył sobie tam z bronią i zażyczył sobie tam wypłaty pieniędzy. No tam jakoś ta osoba, która była no, sprytna i jakoś się wywinęła z tego i ten szybciutko wsiadł na rower i gdzieś tam, rower przerzucił, bo tam blisko kościół jest przez mury kościoła i już poszedł do domu, inny rower wsiadł i ci z tym rowerem
wcześniejszym, który był z tego przerzucenia w kościele właściwy, milicja chodziła po całych Rytwianach, po całej wiosce i Staszowie pytają się, czy nie wiedzą czasem, czy ten rower, bo mówi, to ktoś gdzieś zgubił, czy postawił, czy tam coś. I szukali, żeby... To była taka sytuacja, gdzie tam były takie spotkania z różnych chłopaków. I oni podeszli też z tym rowerem kolegi, który tam był używany, żeby... Pytają się, czy nie wiedzą, czy ten rower jest. Ten, o, to mówi Misiewicz Razenka. Ten drugi mówi, co ty, mówi, przecież on miał inny rower. Czuł, wiedział, jaka sytuacja jest. Mogła być wtedy już nieprzyjemna. No ale w końcu przekonali, że... A, jeszcze zażyczyli sobie, żeby ten rower drugi, który tam miał, żeby pokazał. No na szczęście miał tam jakiegoś grata tamtu i którego, no i w zastępstwie tam pokazał i sprawa się też rozpłynęła tam bez... Dobrze, niech pan jeszcze powie, o co w tym banku chodziło, bo ja tego nie zrozumiałem za bardzo. Kto napadał na ten bank, po co? No, pieniądze to nam też były potrzebne. Aha, czyli zrobiliście skok na bank. Skok na bank ze względu na... No nie tylko był na bank, bo był drugi, trafny, i który spowodował nam jakieś... No, nie, bo trzeba było mieć jakieś papiery, trzeba było... No bo jakieś pisma, które rozprowadzać. W tym celu te sprawy też... Ja rozumiem, ale też fizycznie chcieliście zdobyć pieniądze. No, na ten cel. A... Bo to innych celów tam nie było. Młodzi rabusie po prostu. Bandyci i rabusie, tak? No, zależy... Tak na was mówili? Jak na was mówili? Nie, zależy jak to będzie to... oceniał, bo załóżmy, kończymy bank. Ale niech pan powie, udało się? Bank nie. Nie, udało się tylko uratować sytuację z rowerem, bo zastąpiono go, ale... Czyli pieniędzy żadnych żeście nie zdobyli. Ale zdobyliśmy jednak. Bo tam była taka sytuacja, jeżeli w krótkich słowach, były skupy nowego żywca jakiegoś, który zostawał wysyłany tu gdzieś na różnego rodzaju te, no jak one się nazywały, no, w każdym razie rolne tam jakieś gospodarstwa państwowe. I tam skupowali od chłopów, tam no, płacili prawdopodobnie dobrze tam. I dwóch kolegów na rowerach podjechało tam do gospodarza. No i pytali, czy te chcieli tam odpocząć, czy no jakieś tam słowa takie, które zezwalały im chwilowo zatrzymać się na tym. A koło tego domu przechodził skarbnik tej, no, kto tam wypłacał pieniądze dla... Kasjer przechodził tam, no i pilnowali tam już jak tam opłacił to wszystko, to pieniądze miał,
I ci panowie, którzy, koledzy, którzy tam byli na kwaterze tego gospodarza, wyszli i tam no, ręce do góry, zabrali pieniądze, siedli na rowery i te pieniądze zostały, trzeba przyznać, no, zagospodarowane między innymi na kupno broni. I tak jak już mówiłem, na papiery, na jakieś no, rzeczy, które maszynę do pisania. Tak w ten sposób.